Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tą niedzielę obchodziliśmy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To dobra okazja, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego moderniści nie lubią Trójcy Przenajświętszej. Zapraszam. Zanim przejdziemy do zapowiedzianego tematu, oczywiście kilka słów o samej Trójcy Przenajświętszej w ogóle. Zacznijmy od tego, że w Księdze Rodzaju, gdy tylko rozpoczyna się Boże objawienie, padają tam zadziwiające słowa. Pierwsza, mglista jeszcze zapowiedź Trójcy Przenajświętszej, ale w bardzo znaczącym, kluczowym momencie, mianowicie przy stworzeniu człowieka. Pan Bóg mówi, stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Używa liczby mnogiej właśnie wtedy, kiedy zostaje stworzony człowiek na obraz i podobieństwo Boże. To, że to się dzieje w tym momencie, na pewno przypadkowe nie jest. Ten obraz, który zostaje zapisany w człowieku, w jakiś sposób będzie się odnosił do tej liczby mnogiej, w której Pan Bóg przemawia w Księdze Rodzaju, a więc będzie pewną analogią do Trójcy Przenajświętszej. Jest to mglista jeszcze bardzo zapowiedź. Ale Ewangelia według świętego Jana, która rozpoczyna się tymi samymi słowami, którymi rozpoczyna się Księga Rodzaju, na początku. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, na początku było słowo, mówi nam Ewangelista Jan. Cóż to znaczy? Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jest to z punktu widzenia try... nauki o Trójcy Przenaszwięcej, z trynitarnego punktu widzenia, jest to jeden z najważniejszych fragmentów, w Bożym objawieniu to słowo było na początku u Boga co w jakiś sposób rozróżnia ale jednocześnie i Bogiem było słowo mamy tutaj już zawartą tą wielką tajemnicę jednego Boga w trzech osobach może najpierw jedno słowo co przez to rozumiemy mamy na myśli jedną boską naturę która istnieje w trzech osobach nie jest to więc Jeden Bóg, który jednak jest trzema bogami. Nie jest to trzech bogów, którzy są jakoś głęboko zjednoczeni. Nie jest to jeden Bóg, który objawia się na trzy różne sposoby. Jest to jedna boska natura w trzech osobach. Trudność oczywiście sprawia nam tutaj to, że nie mamy do czego porównać w świecie stworzonym. Za bardzo nie mamy do czego porównać trójcy przenoświętszej, bo nie znamy innych natur, które by istniały w większej ilości osób, tych jednostkowo tożsamych, tych. Takich samych, nie takich samych, tych samych natur, które istniałyby w większej ilości osób. To stwarza nam pewien problem, natomiast nie ma tutaj logicznej sprzeczności. Czyli zarzut o logiczną sprzeczność wynika z bardzo głębokiego niezrozumienia tego, co zostaje powiedziane. Na poziomie samej logiki jest to oczywiste, że mówimy o czymś innym, w sensie o jednej naturze i trzech osobach. A więc zarzut, jeśli ktoś chce postawić, może postawić na poziomie. Powiedzmy takim metafizycznym, czy to jest możliwe, żeby trzy osoby istniały w jednej naturze? Tak? To jest zarzut, który można postawić. Takie pytanie można zadać, natomiast nie na poziomie logicznym, że, że jest to sprzeczność, gdy mówimy, że jedna natura istnieje w trzech osobach. Tutaj podstawy do dostrzegania jakiejś sprzeczności po prostu nie ma. Mamy pewne niewyraźne symbole, których możemy użyć, żeby. W jakiś sposób sobie zilustrować trójcę przenajświętszą? Mówiłem nie tak dawno, nie pamiętam w którym materiale, o trójkącie równobocznym, który jest swego rodzaju symbolem. To znaczy, gdy weźmiemy jego kąty wewnętrzne i powierzchnię, które one pokrywają, powiedzmy, w tym trójkącie, każdy z tych kątów. Pokrywa dokładnie taką samą powierzchnię, i ma dokładnie taką samą rozwartość, taką samą wartość. A jednocześnie każdy z nich jest w jakiś sposób no, jest innym kątem. A więc każdy z nich pokrywa całą powierzchnię tego trójkąta, a jednocześnie każdy z nich jest innym kątem. Różnią się tylko i wyłącznie tymi, tymi swoimi ramionami, które są bokami trójkąta i. Jeśli zobrazujemy sobie trójcę przynajmniej za pomocą tego symbolu, no to oczywiście ta powierzchnia tego trójkąta jest jak jest porównywalna tutaj do, do boskiej natury. Ramiona do relacji pomiędzy osobami tak i one wyróżniają te poszczególne osoby. No a oczywiście sam kąt porównujemy, kąty wewnętrzne porównujemy do osób trójcy przenajświętszych. Jest to jakaś tam analogia, jakiś tam odległy obraz. Nie wyjaśnia on nam szczególnie dużo i na pewno nie jest żadnego rodzaju dowodem na to, że trójca przenajświętsza jest możliwa. Jest to po prostu jakieś porównanie mogą, mające nam trochę pomóc zrozumieć, w jaki w jaki sposób jeden Bóg może istnieć w trzech osobach? Wróćmy jednak do Księgi Rodzaju i Ewangelii według Świętego Jana, prologu do Ewangelii według Świętego Jana. Obie księgi zaczynają się od tych samych słów na początku i obie przedstawiają nam bardzo wartościowe. Nauki, jeśli chodzi o Trójcę Przenajświętszą. Najpierw ta zapowiedź stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo trójosobowego Boga. Tam pojawia się to pierwsze, takie jeszcze mroczne, jeszcze zamglone, ale jednak mroczna, zamglona zapowiedź tego, jaki Pan Bóg jest. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, na obraz i podobieństwo trójosobowego Boga. I później prorok Ewangelii według Świętego Jana. Słowo tak zostaje nazwana druga osoba Trójcy Przenświętszej. To logos, to greckie logos, oznacza zarówno słowo wypowiedziane, jak i słowo w jeszcze niewypowiedziane, jeszcze w rozumie, powiedzielibyśmy, pojęcia, więc to logos oznacza trochę więcej niż nasze polskie słowo. To słowo, to pojęcie, cóż ono nam mówi o drugiej osobie Trójcy Przenświętszej? Czym jest słowo, czym jest pojęcie? Jest owocem intelektualnego poznania, tym jest pojęcie. Poprzez Poznanie tworzymy sobie w głowie jakieś pojęcie i później ewentualnie je wypowiadamy w słowie, właśnie. A więc poprzez poznanie wytwarzamy informację, pojęcie, zbiór jakiejś informacji, która definiuje coś, tak i później może to zostać wypowiedziane. Użycie tego właśnie słowa w odniesieniu do drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej w prologu Ewangelii według Świętego Jana wskazuje nam na to, że druga osoba Trójcy Przenajświętszej została zrodzona na sposób intelektualnego poznania. Jest to fascynująca myśl. Zgodnie z tym prologiem Bóg poznaje niejako sam siebie, bo cóż w wieczności Pan Bóg może poznać. Oczywiście, nic i oczywiście to, co mówimy, dzieje się poza kategorią czasu. Bóg wiecznie poznaje samego siebie. Owocem tego poznania jest słowo, jest logos, jest pojęcie. I to słowo, to pojęcie jest tak doskonałe, że jest Bogiem. Owocem intelektualnego poznania, samopoznania Boga. I no, oczywiście, gdy my poznajemy to pojęcie, po prostu pozostaje naszym pojęciem. Gdy Bóg poznaje, jego poznanie jest tak samo rzeczywiste jak to, co jest poznane. I tak mamy Boga. Mamy drugą osobę trójcy, przenajświętszej. I. Jest to coś szokującego, natomiast nie dziwmy się temu, że gdy Pan Bóg mówi nam o swoim wewnętrznym życiu, gdy uchyla nam rąbka tajemnicy z tego, co się w nim dzieje w całej wieczności, poza czasem dzieje, to nie dziwmy się, że jest to dla nas dziwne, że jest to dla nas szokujące. Nie może to być sprzeczne, bo gdyby było sprzeczne, logicznie sprzeczne, wskazywałoby to nam na to, że coś nie gra, bo jeśli rozum pochodzi od Pana Boga, i jednocześnie on, ten rozum, jako najwyższa władza poznawcza, wskazuje nam, że to, co nam Pan Bóg pokazuje, jest samo w sobie sprzeczne, to Bóg by niejako zaprzeczył samemu sobie. Dałby nam władzę poznawczą, która jednocześnie odkrywa sprzeczność w nim. Oznaczałoby to, że gdzieś jest błąd no, w, w tym poznaniu. Natomiast Ostatecznie w, w rzeczywistości to nie może być sprzeczne. Jeśli Bóg jest twórcą naszego rozumu, to on sam oczywiście nie może być z tym rozumem sprzeczny. Jest to coś szokującego, zadziwiającego, ale jednocześnie oczywiście nie sprzecznego. Jest to dokładnie takie, jakie powinno być Boże objawienie, gdy Bóg mówi o samym sobie. Coś nas przerastającego, wielkiego, wspaniałego, nieporównywalnego do czegokolwiek stworzonego. Ale jednocześnie niesprzeczne. Więc wróćmy do Trójcy Przenajświętszej, do pochodzenia boskich osób. Druga osoba Trójcy Przenajświętszej zostaje zrodzona na sposób intelektualnego poznania. Ten obraz, to odbicie, to pojęcie Boga, który sam siebie poznaje, jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej. Jest tak doskonałe jak sam Bóg, jest tak doskonałe jak Ojciec, jest. Bogiem dzieli dokładnie tą samą boską naturę. Prawie powiedziałem, że dzieli tą samą ludzką naturę oczywiście w samą porę się powstrzymałem jest w naszym obrazie tym drugim, drugim kątem, w tym trójkącie równobocznym. Teraz możemy tą analogię. Ze stworzeniem człowieka pociągnąć dalej. Dzięki temu zgraniu się księgi Rodzaju i Ewangelii według Świętego Jana, możemy tą, tą analogię pociągnąć dalej. Stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. I później w Ewangelii Świętego Jana widzimy, że druga osoba trójcy zostaje, zostaje zrodzona na sposób intelektualnego. Poznania, a więc rozum, który, który tutaj działa, analogia do naszego rozumu, który poznaje, i teraz. I teraz, jaką my mamy drugą wyższą władzę duszy? Oczywiście to jest wola, której aktem jest miłość. I. Duch Święty dlatego będzie tą osobą, która jest miłością, tak jak druga osoba Trójcy Przynajmniejszej jest mądrością, bo została zrodzona na sposób intelektualnego poznania. Tak samo Duch Święty jest miłością, bo pochodzi od Ojca i Syna na sposób miłości. Ich wzajemna miłość, wzajemna miłość Ojca i Syna to jest Duch. Święty. Tutaj ta analogia może być dla nas mniej oczywista, bo jeszcze w przypadku rozumu widzimy, że my tworzymy sobie pojęcie. My również tworząc, poznając, tworzymy sobie pojęcie w głowie. I tutaj, jakby to, że, że boskie pojęcie jest dokładnie tak samo doskonałe, jak poznawany, poznawany obiekt, to jest w jakiś sposób zrozumiałe. Natomiast to, że miłość staje się osobowa, być może jest dla nas czymś jeszcze bardziej, jeszcze bardziej dziwnym, jeszcze bardziej szokującym, że ta wzajemna miłość ojca i syna, że ta wzajemna miłość również jest osobowa, i jest dokładnie tak samo doskonała, jak pierwsze dwie osoby trójcy Przenajświętszej. Natomiast to, jak Pan nasz Jezus Chrystus nam Ducha Świętego przedstawia, bardzo dobrze do tego pasuje. Otóż przedstawia On Ducha Bożego z jednej strony jako Ducha Ojca, z drugiej strony jako swojego Ducha. Z jednej strony Duch Święty weźmie z tego, co jest Ojca, z drugiej strony weźmie to, co jest syna. Z jednej strony to ojciec posyła ducha, z drugiej strony to syn posyła ducha. Można spotkać i, taką, i takie, i takie stwierdzenia. Co to znaczy? To znaczy, że duch święty właśnie pochodzi od ojca i syna. Że nie jest podobnie jak, jak druga osoba trójcy, przenajświętszej, zrodzony tylko przez ojca, ale że pochodzi właśnie od obu osób trójcy. Przenajświętszej. Tutaj oczywiście nie ma nic przypadkowego, to znaczy, gdy Pan nasz Jezus Chrystus mówi o Duchu Świętym w ten, a nie w inny sposób, w Królcy Świętej to nie, nie ma tak, że ktoś tam działa jakoś przez przypadek, gdy mówi o tym właśnie, że to Ojciec pośle ducha i że to ja pośle tego ducha, to znaczy, że w ich wzajemnych relacjach jest coś, co pozwala, pozwala mówić o tym, że ten Duch Święty weźmie z tego, co jest Ojca i z tego, co jest Syna, że zostanie posłany przez ojca i przez Syna. Te relacje w jakiś sposób stanowią podstawę, fundament dla tych stwierdzeń. Duch Święty więc pochodzi od ojca i Syna. I tutaj znowu ta analogia do człowieka, skoro druga osoba trójcy Przenajświętszej pochodzi, zostaje zrodzona, przepraszam, na sposób intelektualnego poznania. No to teraz, to ciągniemy tą analogię dalej. Jest ojciec i syn. I oczywiście, że jest miłość. Oczywiście, że oni miłują się. I skoro druga osoba Trójcy Przeniesionczej powstała na sposób intelektualnego poznania, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, i Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Łącząc te wszystkie informacje, wskazuje to na to, że Duch Święty jest tą miłością pomiędzy Ojcem a Synem. Jest to szokujące, zadziwiające. Ale być może jeszcze bardziej szokujące i zadziwiające jest to, że Pan Bóg w ogóle zechciał nam o tym mówić, że zechciał uchylić tego rąbka tajemnicę o tym, jakie jest jego wewnętrzne życie. I oczywiście nie stało się to przez przypadek. Oczywiście Pan Bóg nam to objawia z pewnego bardzo konkretnego powodu, dlatego, że zostaliśmy powołani do tego, żeby do tej trójcy Przenajświętszej wejść. Żeby stać się uczestnikami boskiej natury, żeby przez łaskę uświęcającą zostać wszczepionymi w Chrystusa i w ten sposób wejść do tej głębi trójcy Przenieświęczej i tym jest właśnie niebo. Radowaniem się, wewnętrzną radością trójcy Przenieświęczej. Dlatego Pan Bóg postanowił nam objawić tą wielką tajemnicę, bo tam nas ostatecznie powołał, mógłby nas powołać równie dobrze, do takiej ziemskiej szczęśliwości, która byłaby porównywalna do tego, co dzisiaj nazywamy limbusem. Czyli takie miejsce byłoby to miejsce bez cierpienia, naturalnego poznania Pana Boga, wiecznego życia, jako nagroda właśnie za życie zgodne z naszą naturą, życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Mogłoby to tak wyglądać. Pan Bóg jednak chciał to zrobić zupełnie inaczej. Zechciał nas powołać do swojego własnego szczęścia, nieskończenie nas przerastającego, którego nie możemy osiągnąć po prostu przez to, że jesteśmy dobrym człowiekiem. Musimy stać się uczestnikami boskiej natury, zostać wszczepieni w Chrystusa. I tutaj dochodzimy do tego punktu, dlaczego moderniści nie lubią Trójcy Przenajświętszej. Trochę jest to podobna sytuacja jak w przypadku protestantów. U wielu protestantów wprawdzie Trójca Przenajświętsza nie została zanegowana, ale w praktyce nie mówi się o niej w praktyce, odgrywa ona bardzo małą rolę. Dlaczego? Dlatego, że duża część protestanckich sekt stała się naturalistyczna, przestała faktycznie wierzyć w nadprzyrodzoność łaski, to znaczy traktują mniej lub bardziej zbawienie w ten sposób, że to tak naprawdę to chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem w ten czy w inny sposób. Nawet jeśli to bycie dobrym człowiekiem jest pojmowane jako po prostu zaufanie Panu Jezusowi i można myśleć, że to jest bardziej hipernaturalizm niż, niż naturalizm, czyli stawianie, bo można by zarzucić lutrowi na przykład właśnie, że uczynki nie są ważne, ważne tylko, żeby zaufać Panu Jezusowi, że to jest raczej hipernaturalizm niż naturalizm. Skrajności się przyciągają i łatwo jest skakać od jednej skrajności w drugą. I tak też się dzieje, powiedzmy, ogólnie rzecz biorąc z protestantyzmem, który przejawia obie, obie skrajności. Z jednej strony możemy mieć całkowitą negację. Wartości uczynków, tak i właśnie tylko łaskę ma znaczenie. Z drugiej strony, możemy wpaść, możemy, przyjmując te założenia myślowe, protestanci mogą wpaść, w drugą skrajność, w taki, powiedzmy w wielkim uproszczeniu, purytanizm, takie przykładanie ogromnej wagi do, do tych zewnętrznych rzeczy, tak że zewnętrzne powodzenie, majątek jest znakiem zawsze Bożego Błogosławieństwa, ubóstwo jest zawsze znakiem jakiegoś jakichś grzechów, jakichś jakich błędów i kary Bożej, których ta osoba się dopuściła, więc z zrównanie rzeczy doczesnych i doczesnego powodzenia z Bożą łaską, co jest już, jest już takie stricte naturalistyczne. Jak najbardziej w półczesny protestantyzm przejawia bardzo często takie naturalistyczne tendencje. Można powiedzieć, że modernistyczne w tym wydaniu protestanckim tendencje na zasadzie, że no, trzeba być dobrym człowiekiem i wszystkie religie prowadzą do zbawienia. To są tezy, modernistyczne tezy, które również Kościół potępia jako tezy modernistyczne, które próbują wejść do Kościoła. Dzieje się to jeszcze w przeddzień Soboru Watykańskiego II. Chociażby u Piusa XII wychowani ale po Soborze Watykańskim II tezy te w dużej mierze stają się, powiedzmy, że akceptowalne w Kościele albo nawet promowane w Kościele. Odsyłam do mojego materiału Syllabus Errorum, czyli Moderniści i ich zła wola, gdzie czytam fragmenty tegoż Syllabusa i dla przeciętnego katolika, moim zdaniem, Wcale nie będzie oczywiste, czy to są tezy potępiane, czy to są tezy nauczane przez, przez papieża, bo brzmią one podobnie do tego, co się usłyszy w współczesnych kazaniach, a tam są to tezy potępione właśnie a propos tego, że na przykład protestantyzm jest drogą, która prowadzi do zbawienia. Jeśli ktoś chce więcej na temat tego, że tylko Kościół katolicki do zbawienia prowadzi, to odsyłam do materiału, czy poza kościołem jest zbawienie. A więc wracając do pytania, dlaczego trójca przenajświętsza przeszkadza modernistom, odpowiadam, dlatego, że jest zbyt nadprzyrodzona. A modernizm ma tendencje naturalistyczne. Neguje łaskę uświęcającą w praktyce. Nie, nie podważa ją zwykle teoretycznie, na poziomie teoretycznym, ale w praktyce łaskę uświęcająca jako coś nadprzyrodzonego, coś co wynosi nas ponad naszą naturę, zostaje zanegowane chociażby w ten sposób, że mówi się, że nie jest potrzebne wszczepienie w Chrystusa po to, aby wejść do nieba. Czy to się mówi teoretycznie? Nie, ale w praktyce w jaki sposób? Wtedy, gdy mówi się, że wszystkie religie, do zbawienia prowadzą. Pan nasz Jezus Chrystus tak nie mówi. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: idźcie, nauczajcie wszystkie narody chrzące, w imię ojca i syna i ducha świętego. Kto ochrzci się i uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Podaje proste kryterium. Trzeba być właśnie wszczepionym w trójcę przenajświętszą. Po to, żeby pójść do nieba. Moderniści z kolei również ci w cudzysłowie katolicy, moderniści twierdzą natomiast, że jak najbardziej można być takim anonimowym katolikiem, i wszystkie religie są środkami, które do zbawienia prowadzą. Tradycyjnie byśmy powiedzieli, że człowiek może się zbawić, jeśli szczerze szuka prawdy i stara się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami, ale mu się nie udaje z jakiegoś powodu do prawdy dotrzeć, wtedy zbawi się pomimo swojej fałszywej religii. Modernista natomiast powie, że ten, że ten człowiek zbawi się dzięki swojej fałszywej religii, bo jego fałszywa religia jest środkiem prowadzącym do zbawienia. To jest prosta, naturalistyczna myśl, która. Zakłada, że nie jest potrzebna łaska uświęcająca, nadprzyrodzona do zbawienia, albo że ta łaska uświęcająca tak naprawdę jest czymś takim zupełnie naturalnym, czymś, co człowiek po prostu dostaje, gdy stara się żyć zgodnie z wymaganiami swojej religii. Oznaczałoby to wtedy pewną jej naturalność. Nie jest potrzebne, żeby korzystać ze środków ustanowionych przez Pana Boga, żeby ją otrzymać, tylko wystarczy żyć zgodnie, z przykazaniami tej i tej religii stworzonej przecież przez człowieka. Można sobie wyobrazić człowieka, który ma teorię, że wszystkie religie pochodzą w ten czy inny sposób od pana Boga, natomiast to w ogóle jest już. Jest już hmm, i modernistyczne, i naturalistyczne założenie. Bo to by oznaczało, że Pan Bóg tworzy systemy, które są ze sobą sprzeczne. W nim samym byłaby wtedy w jakiś sposób jakaś sprzeczność. A więc na pewno nie ma tutaj wiary w tą nadprzyrodzoność. Byłaby to. Podejrzewam, że no nie, trudno w ogóle bronić jakiej, jakiejkolwiek racjonalności takiego poglądu. Podejrzewam, że, że znajdą się moderniści, którzy tak będą twierdzili, ale ja nie jestem osobiście w stanie znaleźć jakby racjonalnego punktu zaczepienia, bo nie da się przed tym uciec, że każda religia będzie miała jakieś sprzeczne, sprzeczne twierdzenia z drugą, a więc nie mogą być wszystkie prawdziwe. A więc Pan Bóg oznaczałoby to, że, że jakby Pan Bóg nie jest w stanie Przekazać prawdy człowiekowi, tylko, tylko objawia się w taki sposób jakiś niejasny, i później ludzie to sobie jakoś tam interpretują. I to by dobrze pasowało do, do modernistycznej wizji, gdzie Pan Bóg objawia się poprzez uczucia religijne i ludzie sobie to później jakoś nazywają, tłumaczą. To jest właśnie naturalizm. tak? Bóg objawia się przez uczucia religijne, ja to później powijam w jakieś formuły i tak powstają różne religie. Tam wszystko jest na takim poziomie naturalnym, no i oczywiście przy takim założeniu. Wtedy łaski uświęcającej nie potrzeba w szczepienia w Chrystusa. Nie potrzeba, tylko po prostu wystarczy być dobrym człowiekiem. No i oczywiście przy takim założeniu, to objawienie się Boże, pokazanie się jako tego trójjedynego no oczywiście to jest takim, jakby to powiedzieć, wyrazem jakichś uczuć religijnych, być może nawet uczuć religijnych Pana Jezusa, ale albo, albo apostołów, albo w ogóle późniejszym wyrazem uczuć religijnych, ale a więc tylko, tym, tylko takim wyrazem uczuć religijnych, więc nie ma potrzeby tego negować, ale też wierzyć w to za bardzo nie ma powodów. Myślę, że tak potrzeby do tego taki prawdziwy modernista, takich prawdziwych modernistów już nie ma. Brzmi trochę jak tytuł jakiejś piosenki z lat, nie wiem, osiemdziesiątych, ale to w tym przypadku nie jest, nie jest tytuł piosenki, tylko jest, jest rzeczywistość, czy smutna, czy radosna i jedno i drugie, to znaczy z jednej strony dobrze, że nie ma już tych prawdziwych modernistów, w sensie tych intelektualnych modernistów, takich przywódców typu Ronera czy Delubaka, ale, ale z drugiej strony. Z drugiej strony, przeciwnik, który przynajmniej potrafi powiedzieć, jakie ma poglądy, to też jest jakaś wartość, a, a to, co mamy dzisiaj, czyli taką papkę intelektualną, która pozostała po tych przywódcach modernistycznych, no to może jest w pewnym sensie jeszcze gorsze. A więc taki dzisiejszy modernista, w cudzysłowie tutaj trochę modernista, czyli taki powiedzmy przeciętny, dajmy na to, przeciętny ksiądz, który ukończył formację w seminarium diecezjalnym w Polsce. I, to, czy on jest modernistą? W sensie ścisłym nie. No, w takim wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że na pewno zaczerpnął wiele takich modernistycznych idei. I jakie będzie jego podejście do łaski uświęcającej? A no, to o tym się w ogóle nie mówi. tak? Przeważnie o tym się w ogóle nie mówi. To jest jakieś właśnie takie taka tam średniowieczna teologia. Dzisiaj się mówi o innych rzeczach. A więc, jakie będzie podejście do trójcy Przenajświętszej? No, to tak, to taka była właśnie średniowieczna terminologia. Też dzisiaj jakoś nie ma potrzeby za bardzo o tym mówić, no bo przecież dbamy przede wszystkim o to, żeby po prostu być dobrym człowiekiem i żeby tak ufać panu Jezusowi. No, różnie, różne mogą być poglądy, ale, ale te kwestie teologiczne, takie nadprzyrodzone, Trójca a Aniołowie, łaska uświęcająca wszystkie te takie stricte, nadprzyrodzone rzeczy, które są częścią objawienia, kto wie, czy nie najważniejszą częścią objawienia. Te rzeczy wszystkie są gdzieś tam tak ukryte, bo mamy ważniejsze rzeczy. Bo, bo mamy ważniejsze rzeczy, tworzenie tutaj ziemskiej utopii, dialog międzyreligijny i, i dialog międzyreligijny w połączeniu z takim dbaniem o to, żeby być dobrym człowiekiem, to jest właśnie w praktyce. Tak? Tworzenie takiej nowej, naturalistycznej religii, światowej religii, co wpisuje się w ogóle w, w, w takie schematy, powiedzmy ONZ-u i, i Klausa Szwaba, ale to już jest zupełnie, zupełnie inna, inna tematyka. To może jeszcze raz w uproszczeniu. Dlaczego moderniści nie lubią trójcy przenajświętszej? Bo jest za bardzo nadprzyrodzona, bo jest za bardzo. Nieekumeniczna, bo za bardzo wskazuje na konieczność łaski uświęcającej, bo za bardzo wskazuje więc na konieczność Pana Jezusa, konieczność Kościoła, konieczność Chrztu Świętego itd. Dlatego jest to temat taki... Można powiedzieć, że Trójca Przenajświętsza to jest taka persona non grata dzisiaj w Kościele. No to są trzy osoby, a więc persona nie do końca tutaj pasuje. Persona non grata. Osoby takie niemile widziane do końca. Dlaczego? No bo nie pasują do tego współczesnego schematu. Dlatego... Wspomina się jest w brewiarzu, jeszcze przecież Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu pewne tradycyjne formuły jeszcze zostały zachowane, ale w praktyce w, w nauczaniu, w encyklikach papieskich, w dokumentach magisterium, w kazaniach biskupów i księży, w takich tematach duszpasterskich wielkich, Trójca Przenaświętsza to o tam jest gdzieś na trzecim miejscu, łaska oświęcająca gdzieś tam na trzecim miejscu. Dbamy raczej właśnie o takie zwykłe, proste, doczesne rzeczy. A więc Trójca Przenaświętsza jest zbyt nadprzyrodzona i modernistom przeszkadza ona ze względu na ich naturalizm. My tym bardziej Wychwalajmy, uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą, dziękujmy Panu Bogu za wielkie powołanie, którego staliśmy się uczestnikami i dbajmy przede wszystkim o łaskę uświęcającą. Wzrastajmy w tej łasce uświęcającej po to, żeby móc później na wieki radować się tą wielką, nieskończoną szczęśliwością Trójcy Przenajświętszej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.